O! Jak fajnie! Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak, ze mną dzisiaj jest Jake. Siema, siema. Zrecenzujemy sobie grę Marvel Spider-Man Miles Morales. Kto to jest? Zaraz o tym przejdziemy. Warto wspomnieć, że gra zadebiutowała na PlayStation 5 12 listopada 2020 roku, czyli w dniu premiery, słuchajcie. Ale gra też wyszła na PlayStation 4, tak więc dla posiadaczy PlayStation 4, PlayStation 4 Pro jak najbardziej zagramy w ten tytuł, tylko będziemy troszkę w słabszej grafice rozdzielczości, ale do tego też przejdziemy. Czym jest ta gra? To jest kontynuacja gry z 2018 roku, prawda, Jake? Tak. To jest... Ta gra powstała na filmie na Netflixie o tym Spider-Manie. I opowiada właśnie, o słuchaj, tym samym praktycznie. Właśnie, bo tutaj mamy styczność dopiero z... Znaczy dla niektórych to jest jakiś nowy Spider-Man. No nie ma co ukrywać, to nie jest Peter Parker, prawda? No nie. Ale występuje w tej grze Peter Parker. A wiesz jak się nazywa? Pełne imię Milesa Moralesa? Teraz tak z głowy nie pamiętam, ale... Gonzalo Miles Morales. No. Prawda? Tak. Słuchajcie, jak on powstał? Powstał, słuchajcie, zadebiutował w komiksach w 2011 roku. Przychylny bardzo do stworzenia tej postaci był Stan Lee, świętej pamięci. Dużo osób też zarzuciło tytułowi nowej postaci, że jest po prostu odpowiedzią na poprawność polityczną, żeby po prostu czarnoskóry bohater był też Spider-Manem. No nie wiem jak to mówić. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo postać jest dosyć oryginalna, prawda? Postać ma swoje po prostu... No, wykreowali cały świat dookoła razem z tej postaci. On z czasem trafił też do głównego uniwersum, słuchajcie. Tak więc, no, jest ciekawą postacią. Jake, z czym teraz sobie fruwamy, słuchajcie, po Manhattanie, bo mamy oddany ten sam, słuchajcie, Manhattan, tylko możemy go zwiedzić teraz zimową tak. Porą, dokładnie na święta. Ogólnie będzie tutaj zawsze zima. Tak. I w miejscach niektórych tak... Jest taka mocna zima, że pada ciągle ten śnieg, taka burza śniegowa. Burza śnieżna, prawda? Co ja chciałem powiedzieć? Słuchajcie, gra zadebiutowała w dwóch edycjach, standardowej oraz Ultimate. W edycji Ultimate gra zawiera Spider-Man Remastered, czyli dodatkowo klucz Remastered Spider-Mana, którego warto też omówić, ale to jest warto poświęcić na to oddzielny odcinek, prawda, Jacob? Tak. Ze względu na to, że no... Warta jest gra uwagi. Bardzo. Bardzo. Remaster, słuchajcie, też się świetnie prezentuje, chociaż uważam, że Miles Morales lepiej się troszkę pod względem graficznym prezentuje od tego remastera. Zdecydowanie więcej animacji nasza postać ma, tak jak teraz Jack sobie fruwa, słuchajcie, po Manhattanie, to tej animacji, tych skoków, prawda, jest tutaj zdecydowanie więcej niż chociażby nawet w remasterze. W remasterze też ważne, to zmienili twarz głównego bohatera, czyli Peter Parkera. Bardzo fajnie, bo tamta twarz mi się strasznie nie podobała. Widzisz, no dużo osób zarzuciło tej twarzy, że jest dosyć młoda, ale albo ją przystosowali trochę do Miles Moralesa, który jest po prostu młodym bohaterem, ale też tłumaczą to, że to jest na przyszłość serii, będzie miało wpływ. No zobaczymy, możecie pisać w komentarzach, co wy sądzicie o zmianie twarzy Spider-Mana, jeżeli to ma być tylko na plus, tylko nie wiem jak, w jakim momencie, w jakiej sytuacji na plus, no zobaczymy, tak więc spoko, no. Zawsze to jest dosyć taka ciekawostka. Tak więc cena w edycji Ultimate to jest 349 zł, kochani. Warto wspomnieć, przyszedłem raz grę, a Jeff kilkanaście razy, prawda? Aż dwa. Raz sam, a drugi raz z moim kolegą Łukaszem, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy Łukasza, pewnie ogląda nasze odcinki, oczywiście, prawda? Ogląda, no to super, to zrobi mu się miło. Pozdrawiamy Łukasza. Słuchajcie, co tutaj można powiedzieć, bo o samej postaci już powiedzieliśmy. Nasza postać jest czarnoskóra, prawda? Tak, i mamy bardzo fajny kostium, który pasuje akurat do niego. Czy ja wiem, czy by pasował do Peter Parkera? Nie.
Pompa. Ale ta postać ma swoją osobowość, co? Ma. Podoba ci się pod względem samego I pomysłu. Chyba ma 17 lat, nie pamiętam, ale nie jest chyba pełnoletni, nie wiem. To w komiksach też jest różnie powiedziane, zależy chyba w ogóle zaczynaliśmy od 13 roku życia w komiksach. Jax, powiedz, słuchaj, bo tutaj, co się stało tak w takim razie z prawdziwym Spider-Manem, z Peter Parkerem, co się stało? Jak to jest tutaj fabularnie przedstawione? Ogólnie na początku to graliśmy w sensie z nim, współpracowaliśmy, ale po misji pierwszej powiedział, że musi sobie zrobić przerwę, żeby Miles Morales się stał takim samodzielnym, no i gdzieś wyjechał, czy tam musiał pomóc May, czy tam cioci swojej i po prostu wyjechał i pod koniec gry wrócił do nas. Aha, słuchaj, warto wspomnieć po prostu, no to wszystko zostawił na naszych barkach, prawda? Tak, żebyśmy więc się stali samodzielni. Samodzielni i co? I to się chyba nam udaje, z misji na misję jest coraz tak ciekawiej. I ten Spider-Man, ten obecny, jak się nazywa? Miles Morales. No ja tak, Gonzalo Miles Morales. Gonzalo Miles Morales, tak. No to on się co misję staje szczęśliwszy, że coś mu się udaje. A, rozumiem. Jak tutaj w ogóle system walki, bo akurat teraz... Ogólnie tu jest fajnie, bo dodali moc Spider-Manowi. Akurat... Może róbmy już misję główną, co? Dobrze, tylko pokonam ich. Właśnie mogę wam pokazać tą moc specjalną. To jest taki żółty piorun, ja to nazywam. I ma dużo zestawów takich z piątki. Bioelektryczne takie zdolności tak mamy. Właśnie jak teraz widzimy na ekranie. Możemy tak razić prądem naszych przeciwników. To jest stricte pisana pod niego zdolność, bo Peter Parker tej zdolności nie miał, prawda? Nie ma. Nie ma. Więc tutaj są dosyć dynamiczne te starcia. Fajnie się to prezentuje. Fajny system jest walki, no bo możemy zarówno i gościa w powietrzu trzymać, może dostawać no bańki. Może dokładnie. Jak i możemy po prostu, no taki system znany nam z Batmana, ze Sleeping Dogsów. Dobry, fajnie sprawdza się nam ten system, chociażby w God of Warze, w klasycznym, podobny jest system walki. Dobra, słuchajcie, pokaż jeszcze Kubuś, wejdź w opcję. Opcja ustawienia. Weźmy w grę. Gra. I pora dnia, widzisz? Naciśnij teraz na brak. Na samej górze, pora dnia. Naciśnij. I wybierzmy sobie dzień, noc, zmierzch. No to włączmy sobie teraz noc, po czym dzień. Zastosuj. Fajnie, bo jak się przejdzie grę, to odblokowuje, że ten tryb. Ten tryb. Bo normalnie nie możemy sobie zmieniać pogody. Przepraszam, nie możemy sobie zmieniać pory dnia. Tak. Oczywiście też można sobie cofnąć do misji, jak przejdziesz fabułę. Każdą misję możesz sobie przejść jeszcze raz. A mimo to jeszcze w samym menu PlayStation można też sobie powtórzyć daną misję, wchodząc w zakładkę gry. Pokazać stroje, jakie są? Tak, pokaż stroje. Mamy też gadżety, to jest w każdym chyba Spider-Manie teraz od kilku lat. To jest podstawa Spider-Mana, gadżety i umiejętności to też. Ale kostiumy. Kostiumy mam wszystkie oprócz jednego. Ten strój się dostaje. Odblokuje jak grę plus. Jak grę plus przejdziemy, to mamy szansę odblokować. To pokaż po prostu ciekawsze. Takie, to jest pierwszy strój, który w ogóle dostajemy, to nie? To są stroje w pierwszej misji i tutaj mamy już kupowane stroje. I tu mamy kupowane stroje. Słuchajcie, no są lepsze, troszkę gorsze. Pokaż najbrzydszy strój z tego wszystkiego. Najbrzydszy to jest chyba ten, to jest taki, nie wiem. Taka ważka, trochę jak skorpion bardziej, co? No tak, nie pasuje mi. No nie, to ustawmy tamto na ten... Assassin z tego, Spider-Man. No, ustawmy, słuchaj, ten standardowy kostium. Dobrze. Właśnie tylko pokażę pisany do tej postaci. Mam taki szkolny, ala, z plecakiem. Mamy tutaj taki bajkowy bardziej. Z bajki, tak, taka kreska, prawda, taka animacja. Ale jak grałem tym strojem, założyłem go, to mi, nie wiem czemu, czy to strój, po prostu tak działa, czy to jakiś błąd gry, spadły mi FPS-y i tak mi, nie wiem, miałem z 10-15 klatek. Nie wiem. Przyszarpało ci się, tak? Tak. Coś.
Ale to jednorazowo, czy co? No, jak tylko założyłem ten strój. No to weź załóż i zobacz, czy nadal to się powtarza. Dobrze. Wątpię. Tak, już jest wszystko dobrze. Pewnie jakiś błąd, ale nawet fajnie to wygląda, prawda? W tym kostiumie. Tak. Nie odróżnia się tak zbytnio od tej grafiki. No i chyba już naprawili błąd, że po prostu już mi się nie grifuje, że mi nie wywala i się konsola tam nie tego. Tak, no ekranem. Często tutaj, jak już mówimy o błędach, to dosyć często potrafił się nam przyciąć Spider-Man, tak, prawda? Tak, po prostu wyłączyć. Nieraz jak grałem z Łukaszem, to mi wywalało. Okej, dobra, weźmy już do tej misji, nie będziemy się już koncentrować na tym. Weźmy w tę misję, synku. Dobrze. Zróbmy misję dosyć taką, jak najmniej... Nie, na moście. Pokażemy wam misję, słuchajcie, dosyć... popularno, bo ona już była pokazywana na różnych targach. Tak. Jest to misja, w której akcja dzieje się na moście, prawda? I zresztą zobaczycie i będziemy ją omawiać. I ta misja się nazywa Czas działać. Dobra, to dawaj. Tak, więc zaczynamy tą misję z tym mostem. Jest to dosyć popularna misja. Słuchajcie, pokażemy wam ten fragment, który był na różnych targach pokazywany. To jest najpopularniejsza misja w całej grze. Zgadza się. Już wam pokazuję, ile mam dokładnie misji. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, 11, 12, 13, 14, tak? 14 i taka, mówię, jedna misja tak z pół godzinki. Z pół godzinki, więc mniej więcej 7 godzin grania, prawda? Miałeś tak, na 100%. Tak, ale najdłuższa to jest ostatnia oczywiście. W sumie tego się nie dziwię, bo to ostatnia misja. No tak, no długa misja jest najdłuższa, ale też warto wspomnieć, że jest to misja, słuchaj, bardzo efektowna. Tak więc no, polecam. Ostatnia misja jest super. No i słuchajcie, tutaj lubię tą filmowość w tych grach od... Patrz na tą śnieżkę, od Sony. Patrz. Ten śnieg zebrał i to się szybko ten... że już nie ma tego śniegu. Zniknęło, ten... No efekty cząsteczkowe tutaj robią roboty. Zobacz ten dym, prawda, unoszący widzę, się z tej kanalizacji. Sama chojneczka jest super zrobiona. Później jest taka misja, gdzie jesteśmy gdzieś na świętach. Tak, na Wigilii. I jest duża choina. Jest duża choina. No naprawdę, graficznie to jest majstersztyk. A jeżeli mamy piękną, ładną grę... No grafika jest bardzo ważna. Ale ważniejsze jeszcze jest klimat, jaki jest nam narzucony, który też buduje nam gameplay. Klimat w całej grze jest świąteczny. Dokładnie. Zima, słuchajcie, Manhattan zimą, godne polecenia. No i fajnie ogrywać teraz, w szczególności jak tyle śniegu nawaliło za oknem. Ale pomyśleli, więc... bo akurat na święto dali tego Spidermana. Tak, 12 listopada, czyli przed świętami, zaraz przed świętami Bożego Narodzenia mogliśmy ograć tą grę. Więc wszyscy się cieszą, bo i PlayStation 4, i PlayStation 5 grę otrzymało. Dla mnie to jest najlepszy Spider-Man dotychczas. Proszę bardzo. Najlepiej mi się grało. Chciało mi się przede wszystkim grać. Bo mnie, które no, w te dłuższe Spider-Many mi się nudziła gra, bo ciągle to samo. Od miejsca do miejsca i to samo. No tak, tylko poprzednie Spider-Many robiła firma Activision, która mało co ma wspólnego z Marvelem i tak dalej. Tutaj robił to Insomniac. Więc ale na pewno się bardziej postarał. Tak, Insomniac Games dobre gierki robił. Pokazał, że Spider-Man Remaster jest godny polecenia. Wszyscy się zachwycili. Tak więc no, dziwne, żeby nie dodali nam jakieś dodatku. No, jeżeli mówimy o dodatku, to czasowo można to tak wziąć, ale tak naprawdę jest to oddzielna, samodzielna gra z nowym bohaterem na Manhattanie, słuchajcie, w okresie zimowym. No i klimat jak najbardziej fajnie się prezentuje. Sama postać, sama animacja, no i tutaj ten efekty cząsteczkowe, ray tracing tutaj naprawdę robią robotę. Gra jest... Ja bym dała... Ta gra jest majstersztykiem graficznym, powiem ci szczerze. To prawda, to prawda.
na dzień dzisiejszy dla mnie nie ma lepszej gry na konsolę wykorzystującej ray tracing. Słuchajcie, te... Też się zgodzę. Jest to potężna technologia. Tutaj jest pokazane, co stać w PlayStation 5. Dokładnie, śledzenia promieni, słuchajcie, światło w realistyczny sposób, odbicia w czasie rzeczywistym od luster, jak ten Spider-Man gdzieś jest tam ulokowany na wieżowcu, no to te odbicia jest mega. Są misje w tych laboratoriach, to tak. Się wszystko fajnie odbija, świeci. I od tego stroju jest czerwony, ma te czerwone pajęczyny na stroju, to się tak wszystko odbija, jest to piękne przedstawienie. Mega, mega. Tu, mimo to, że gra zadebiutowała na PlayStation 4, mogę śmiało powiedzieć, że pokazuje ta gra pazur. Naprawdę, pod względem graficznym jest majstersztyk, można powiedzieć, że no, może do czynienia z nową generacją nie będziemy jeszcze mieli przez 2-3 lata, może do pierwszych ekskluzywów Sony stricte pisanych pod PlayStation 5, ale tutaj no już buzię cieszy, słuchajcie, graficzka, te efekty cząsteczkowe, te ta grafika. Patrz na te smugi tych przeciwników, jak to pięknie wygląda, te fioletowe. Tak, no i tutaj te efekty, które ma tylko i wyłącznie Miles Morales, prawda? Te bioelektryczne zdolności, o których tutaj właśnie mówimy. Nie, no ta graficzka jest sztosowa. Dla samej grafiki opłaca się zagrać w tą grę. No grafika tak, jak najbardziej, ale ten gameplay, no to gdyby był sztywny, gdyby się nam nie grało dobrze Spider-Manem, no to grafika tutaj nic nie pomoże, bo wtedy byłaby wydmuszka graficzna, prawda? No. Ogólnie nie ma błędów w tej grze, tylko na początku z tą PlayStation, że się gryfowało i wyłączała się konsola. Zacinęła się, potrafiło nam się, jest tu chwycone, słuchajcie, nawet na Tom Swidek. Jak się nam po prostu no, drastycznie gra zawiesiła i to w ostatniej misji, prawda? Tak, podczas ostatniej misji nam niestety skraszowało, można tak powiedzieć. Trzeba było zresetować konsolę, słuchajcie, no, co nie było fajną opcją, ale no, na szczęście nie było tak często nie wywalało, ale no było, zderzało się, prawda? Codziennie grałem to. Raz się potrafiło wywalnąć, nie? Raz, nawet 3 razy dziennie mogło, jak się grało pół dnia, to tak. Jak się grało pół dnia, no to 3 razy potrafił się Miles Morales no, zawiesić na PlayStation 5. Nie wiem, czego to wina, ale ogólnie gra dużo błędów w samej grze nie ma, prawda? Jest to niezauważalne. W postacie nic nie przenika, wszystko jest fajnie zrobione i naprawdę no, pod względem graficznym, jak już tutaj się zachwycamy, no to warto wspomnieć, że tutaj twórcy dali nam, słuchajcie, nowy tryb graficzny, performance ray tracing tak zwany. Tak, i dla mnie to jest, bo ja lubię grać na wyższych FPS-ach i dla mnie to jest fajne, że dodali tutaj ray tracing i dobrą wydajność i 60 FPS-ów. Czyli bo tak. Bo na początku gry było albo 30 FPS-ów i ray tracing, albo 60 FPS-ów i niestety bez ray tracing. No to ja wam powiem ci dokładnie jak było. Aby mieliśmy wybór, słuchaj, gdzieś to mam. Mam. 4K natywne przy 30 FPS-ach razem z ray tracingiem, czyli mamy natywne 4K osiąga. Albo mamy tryb dynamiczny 4K, 60 FPS-ów z ray tracingiem, ale to jest dynamiczne 4K. Tak więc, ale jeszcze był tryb 30 FPS-ów z dynamicznym, słuchajcie, 30, z dynamicznym, z natywnym 4K. O ludzie, można się zakręcić. My teraz gramy na 60 FPS-ach właśnie i Dynamos. Gramy na 60 FPS-ach i na ray tracingu. I dla mnie zmiana tych z 30 na 60 jest bardzo wielka. Jest dosyć ważna, jest płynnie. W Spider-Manie fajnie się, słuchajcie, to prezentuje płynność. Kostium, że śnieg nawet jest na tym kostiumie. Tak, no sam ray tracing też tutaj, te odbicia są fajnie zastosowane na tym kostiumie, co zaraz możecie sami zobaczyć. No tutaj ciekawe, fabularnie jest ta postać. No fajnie, jest to bardzo efektowna gra. Bardzo. Dla mnie to jest najlepsza gra na tą generację i poprzednią. Słuchaj, najlepsza gra o superbohaterze, co? No, tak. Tak naprawdę, już nie mówiąc, że tylko Spider-Man, tak. Batman już rzadziej wychodzi.
Batman właśnie, no na razie nic nie ma o Batmanie, nic nie wiemy. Zapowiedzieli jakąś kobietę, girl, Batgirl, no ale to nie jest prawomocny Batman, wiesz, o co chodzi. Mi się chyba wydaje, że co rok wychodzi ten Spider-Man. Nie, Spider-Man to... No na pewno, słuchaj, jeżeli jest teraz pod skrzydłami Sony, co Insomniac Games, no to gra na pewno będzie częściej. I lepsza oczywiście. Fabularnie ją na pewno rozbudują. Będzie pewnie fajnie zmieszana właśnie Peter Parker razem z Miles Moralesem. Możemy się pewnie doczekać wspólnej gry tak naprawdę, bo tutaj mamy pojedyncze misje tylko wspólne, prawda? I też jest wiadomo, że będzie druga część naszego Spider-Mana Miles Morales. A no chyba masz rację, coś czytałem. Bo jest zapowiedź na zwiastunie jakimś. Zajmijcie go. A no właśnie, może... Nie będę spoilerował gdzie, ale... Jest, no wiadomo, słuchaj, gra się przyjęła, coś czytałem właśnie kontynuacji tej przygody, bo... Na pewno bym chciał i mocno kontynuację. Fajnie się tutaj, naprawdę nam wszystko fajnie rusza. Postać nie jest drewniana, płynnie śmiga, w szczególności jak dostaliśmy ten tryb 60 FPS-ów, to jeszcze do tego śledzenie promieni, no fajnie się pięknie to jeszcze raz prezentuje. Tak jak widzicie, mamy tą misję na tym właśnie moście bruklińskim. Na tym moście bruklińskim, jak dobrze znacie troszkę historię Spider-Mana, no to dużo akcji się tutaj działo. Nawet w filmie Spider-Man była akcja z jego dziewczyną, tak. Z jego narzeczoną. Nawet w grze Marvel o superbohaterach też dużo się działo. Grze też, bo był Spider-Man 2, tak. Wydany przez Activision i ta misja była odtworzona chyba, prawda? Dobrze pamiętam, ona była ta misja odtworzona z filmu, jak nasza... Nie kojarzę. Chyba tak. Muszę jak najszybciej pomóc tym ludziom. No. Gra, że jest, słuchajcie, ekskluzywem na PlayStation 4, na PlayStation 5, no to warto wspomnieć, że wykorzystuje, słuchajcie, wszystkie możliwe nam funkcje z DualSense, z nowego kontrolera od do PlayStation, czyli DualSense wykorzystywany jest w PlayStation 5. Przyciski, słuchajcie, stawiają opór spusty, prawda? Nawet można to wyłączyć, tak, ale ty wyłączyłeś, ale przyznasz sam, że latanie, słuchajcie, po Manhattanie z włączonymi tymi spustami, co trzymają opór, fajnie się to prezentuje. Jest to fajne, ale na chwilę. A mi się to podoba cały czas w singlowych gierkach, bo bardzo jestem z tego zadowolony i też tak. Microsoft... Patrz. Microsoft, słuchaj, planuje też zrobić podobny kontroler z tego co... Tak, bo zapytał właśnie graczy, no i pewnie coś będą majstrować. Tutaj już jesteśmy w trakcie misji. To będzie teraz najbardziej... Efektowna jest ta misja, co? No... Bardzo fajna. No jak to wygląda, słuchajcie. Są takie misje właśnie. Ajajaj, zobacz co się dzieje. No i dlatego lubię tą filmowość w grach od Sony, słuchajcie, bo tylko oni potrafią mi dostarczyć taką grę. Na przykład Uncharted też ma. Tak, to właśnie te wstawki filmowe bardzo budują klimat samej grze, tak. Już pomijając, że dostajemy świetny gameplay, no i że fajnie po prostu polatać ze Spider-Manem i pograć, porobić takie misje. Ogrywamy to na PlayStation 5, oczywiście. I tak jak mówię, mamy dosyć takie ważne te tryby, bo mamy te 4K natywne przy 30 FPS-ach i Ray Tracing. O, ta jest super misja. I mamy dynamiczne 4K przy 60 FPS-u z ray tracingiem, tylko te śledzenie promieni troszkę słabszej mocy jest, ale jest widoczne.
Tak, mega to się prezentuje. Siup. Siup, no. W filmie była taka akcja, tylko że na moście lepił most. Oczywiście, że tak, ale misja też była w Spider-Manie klasycznym, ten z lat milenijnych, dobrze pamiętasz, tą trylogię, to była misja z pociągiem, gdzie on też jak najbardziej... Jak w filmie. Tak, jak w filmie i to była właśnie podobna scena. To no, był to pierwszy, fajnie, bo to jest Spider-Mana właśnie... akurat. Tak. Jedno z pierwszych. Udało Patrz się. Patrz na ten kostium. I się udało, no. Nie wiem, czy się udało, bo most jest mega zniszczony. Taka ciekawostka, że tą misję pierwszy raz jak się przychodzi, to nie przychodzimy w tym właśnie stroju, bo ten strój po prostu odblokowujemy kolejnych misji. Tak. Ale przechodząc w Gra Plus, to jak Oczywiście najbardziej... Oczywiście można zagrać. Tak, to jest fajne, że mamy Grę Plus. To Ale jest... szkoda, że ten strój nie jest na tej misji, a był przedstawiony i dużo A no właśnie, dlatego... nastawiło się. A no właśnie, to prawda, że do tej misji już ten strój powinniśmy mieć, prawda? No bo jest ta misja efektowna. No. Gra, słuchajcie, jest dedykowana, przybliżony wiek, to jest PEGI 16, ale zbytnio tutaj żadnej brutalności nie ma. Nie naprawdę. Ma krwi. Nie ma nawet krwi, zdecydowanie. Jeżeli tak. Już to pod koniec gry. Dzieciaki mogą w to grać i tak jak Jade, nie ma problemu, słuchajcie. Patrz, tutaj znika. Gdzie on jest? Zapchnęli go? Co się stało? Tutaj mamy bardzo dużo możliwości. Mamy właśnie niewidzialność, to jest też nowość. Niewidzialność. Czy przypadkiem Roxxon nie miał dużo? No, dużo jest tych zdolności, co? I dużo jest misji pobocznych i mamy też. Te bioelektryczne zdolności jest tego najwięcej. To jest taki. No, wisienka na torcie, prawda, z nowości, tak? Ale mamy, tak jak mówisz, tą niewidzialność, prawda. I też chcę wspomnieć, że możemy odblokować dużo nowych umiejętności, robiąc misje poboczne, nie ulepszając postać, tylko mamy takie zadania spidermanowe na mapie, gdzie tam nas uczy główny bohater Spidermana, czyli Peter Parker, uczy nas. Okej. Okay. Tak, przejdźmy, słuchaj, jeszcze raz sobie do miasta i będziemy kończyć, co? Naszą no, recenzję. Tak, tylko tutaj teraz będzie gameplay. Słuchajcie, jak to śmiga na PlayStation 4? Na PlayStation 4, bo gra zadebiutowała, tak jak mówiłem, śmiga w 1080p, czyli mamy Full HD przy 30 FPS-ach. Na PlayStation 4 Pro w QHD 1440p do... no... wzwyż, tak? Więc mamy QHD do 4K. No i czyli mamy tam dynamiczne 4K przy 30 FPS-ach na PlayStation 4 Pro, no a na PlayStation 5 już Wam powiedziałem, jak się to przedstawia. Fajnie, no naprawdę bardzo dobra gra. Gra warta... czy gra warta 250 zł? 250? No tyle ta gra kosztuje, widzisz. Synku, grasz w gry, nie wiesz, ile kosztują, bo na szczęście nie musisz wiedzieć jeszcze, ile kosztują. Ja bym nie kupił za 250. Nie, 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 250 też bym nie dał. Ja bym dał od 180 w górę, bo ta gra ma 7 godzin. Jak mimo to, że jest świetna, no to nie powinna kosztować 250 zł. No, a remaster kosztuje 350 zł. Więc właśnie powinno być na odwrót. Sama gra powinna kosztować, nie wiem, 180-190 zł. A z Ultimate'em 250. A remaster dokładnie, 250. Dokładnie, tak więc ta gra 150 nawet. Ta gra... 150, tak. A z Ultimate'em tam 250. Ta gra nie zasługuje na 250, bo ona jest krótka. Jest mega fajna, ale jest tak krótka, że to szok. Ja ją przeszedłem, nie wiem, od rana do 19 grałem czy coś. Więcej jest... O! Jak fajnie! Ale to jest błąd gry. No wiem, że to jest błąd gry. Fajnie, że udało nam się to uchwycić, co? Ja bym to dał na początek, będzie dobrze. Pewnie tak będzie, no. Dobre. Dobrze tym zacząć.
Dobra, pokażemy wam, słuchajcie, ray tracing, jak się właśnie prezentuje. No to widać nasze, słuchajcie, odbicia, ale nie tylko nasze, ale też i ludzi, którzy spacerują, odbicia widać też, słuchajcie, na stroju Spidermana, na samochodach, nawet. Tak więc wszędzie się na ulicy. Jak się światło odbija. Tu jest przedstawiony ray tracing w tej grze, tak? Tak. I tutaj i powiem, najlepiej się ta gra prezentuje pod względem pokazu mocy ray tracingu. Jak do dnia dzisiejszego po prostu tego nie ma. A jeżeli mówisz o tym, no to są włączone, nie czujesz? Nie. Nie czujesz, jak ci stawia opór? A, no. To czuję. No, w jest super. Jest weź jeszcze, pokaż ray tracing na przykład na jakimś wieżowcu, co? Na wieżowcu, dobrze. No. Tutaj mamy kolejną. Dobrze. Zobaczcie, jak się to świetnie prezentuje. No po prostu wszystko widać. Ludzi widać, te oczy tego z naszego kostiumu. Tak. O, patrzcie, o. Jakie odbicie jest super. No. Tylko akurat macha tą głową, jak się kamera no, zmienia. No pokaż. Będzie ci zmieniał twoją kamerę. Nie da się idealnego. Tutaj wszystko widać, ludzi, wszystko. Zobaczcie. Widać, a jak się wyłączy HD, tego HDR-a. No to jak się wyłączy ray tracingu, no to... Automatyczne. Tak, z automatu narzuci nam tylko cień na szybę. I mocne słońce. No, ale niestety no... Tutaj tego efektu nie zobaczymy. Szkoda, że nie można włączyć i wyłączyć, tylko się restartuje po prostu i w tym samym miejscu byśmy już tutaj nie znaleźli to, ale uwierzcie nam, że no, z tym ray tracingiem jest o wiele lepiej. Się gra. Z 60 FPS-ami. Tak więc słuchajcie, grało się nam bardzo przyzwoicie, fajna gra, pozdrawiamy. Piszcie w komentarzach, czy ogrywaliście w ogóle którąś część z tego Spidermana, a my o ku zachodu słońca, tak? Żegnamy się z wami. Tak jest, pozdrawiamy, cześć. Pa.